Drugi w kolejności model, idziemy z cenami do góry, tu już okolice bliżej 500 zł, to K245. Relatywnie nowy model marki AKG, wprowadzony w ramach takiej serii, w której skład wchodziły jeszcze modele K175 oraz K275. Najmniejszy model, czyli K175, wyposażony był w 40 mm przetworniki i dedykowany jest generalnie do monitoringu dźwięku oraz do zastosowań w realizacji koncertów na żywo na przykład. Zamknięta konstrukcja, stosunkowo mocne słuchawki, małe. Natomiast już te modele, większe, wyposażono w 50 mm przetworniki i one już dedykowane są do zastosowań studyjnych, a więc podczas rejestracji nagrań oraz miksowania nagrań. Różnią się konstrukcją. K245 jest to model otwarty, K275 jest to model zamknięty. No i producent podkreśla tutaj, czy akcentuje, że to jedna z najbardziej detalicznych słuchawek w swojej klasie cenowej. Mają właśnie duże przetworniki, co sprzyja dobrej reprodukcji basu. Mają także niską oporność, zatem będą dobrze prezentować muzykę na urządzeniach mobilnych. No i mają przede wszystkim, co chyba też warto zaznaczyć, bardzo solidną, w większości metalową konstrukcję. No i są składane, więc nie tylko te nauszniki się obracają, ale też możemy je złożyć w ten sposób, zabrać w podróż. Także to jest fajne. Kabel oczywiście jest, jak to w słuchawkach AKG, odłączany. Zatem tyle historii, info od producenta. A co w takim razie ode mnie? Słuchawki AKG 245 bardzo mile mnie zaskoczyły. Już w pierwszych w zasadzie sekundach słuchania wiedziałem, że będą jednym z faworytów na pewno tego zestawienia. Dlaczego? Zwykle w przypadku słuchawek AKG, nawet znacznie droższych K702, których używam na co dzień, no zwykłem narzekać na albo zachowawczy bas, albo wręcz tego basu mi brakowało. Tymczasem te słuchawki grają bardzo solidnie w dole, ale też mają przepiękny, cudowny, właśnie niski środek, a więc wokale, werble, pianino elektryczne brzmią na tych słuchawkach po prostu przepięknie i niezwykle muzycznie. Za podobną właśnie muzyczną sygnaturę i ciepły środek chwaliłem w zestawieniu do 250 zł także Sennheisery HD200 Pro i Pioneer DJ Q1. Obie wspomniane pary słuchawek były jednak stosunkowo ciemnymi słuchawkami, pozbawionymi detali. Tymczasem AKG oferuje stosunkowo właśnie fajne stereo i dosyć otwartą górkę. Także pod tym względem no nie jest to zaskoczenie, są to słuchawki droższe, a więc można się spodziewać, że będą po prostu grały nieco szlachetniej. Klasyczna konstrukcja AKG, a więc automatyczna regulacja, tutaj już skórzane elementy, słuchawki bardzo dobrze dolegają do głowy, dość ściśle i dość mocno. Także są to także najcięższe słuchawki w całym zestawieniu, ważą blisko 300 gramów i pomimo tego, że są zaledwie 25 gramów cięższe od DT770 Beyer Dynamic, o którym powiem więcej za chwilę, to jest to odczuwalne. Ta metalowa konstrukcja jednak robi swoje i w tych naucznikach przy takich dłuższych sesjach robiło mi się troszkę ciepło w uszy, także to jest jedyny zarzut, jeżeli chodzi o komfort użytkowania tych słuchawek. W pozostałym zakresie są naprawdę bardzo wygodne. Także mogę je Wam śmiało polecić, ale jeśli mówiłbym o swoich preferencjach, to ja wolę zdecydowanie welurowe nauszniki. Biorąc pod uwagę ich cenę, do około 500 zł, to mogą być jedne z pierwszych takich słuchawek, w przypadku których mógłbym pokusić się już o profesjonalne miksowanie. Są stosunkowo właśnie detaliczne i zrównoważone, choć wciąż w tych najwyższych pasmach, tutaj mówię o takich częstotliwościach rzędu 12-15 kHz, troszeczkę brakuje mi tej szczegółowości, tej szlachetności, zatem tu do masteringu, do poważniejszych zadań trzeba byłoby sięgnąć do portfela pewnie głębiej i szukać wśród modeli referencyjnych z przedziału tak przynajmniej 700-1000 zł, ale to już są naprawdę niezłe słuchawki. Natomiast rzeczywiście dla audiofilów, dla osób, które chcą usłyszeć piaseczek w górze, wietrze, jakieś artefakty szumowe i transienty, no to jeszcze to nie jest ta półka, ale to jest naprawdę udany model, bardzo fajnie się słucha muzyki, bardzo efektowne, ciepłe brzmienie, dobre stereo, no i solidny bas, także ten model zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie.